River? Hej, V. Potrzebuję pomocy. Słyszę po głosie. Co się stało? To nie na telefon. Musimy się spotkać. Gdzie i kiedy? Wieczorem w Glen. Wyślę ci namiary. Będziesz? Postaram się. Dzięki, V. Do zobaczenia. No dobra, jakaś kolejna akcja. Hej, z tej strony Deku i kontynuujemy dzisiaj nasze przygody w Night City. Już mogliście zobaczyć pierwszy telefon Drivera, czy jest kolejna część zadania związana z nim. A my tutaj mamy pogadać z Wesem. Rachel na ciebie czeka. O co chodzi ze Stevensonem? Nie wiem i mam to w dupie. Jednak ludzie nie zareagowali dobrze na pomysł nagrania Męki Chrystusa. To tylko garstka niezadowolonych. Braindance obejrzą setki milionów. Wytwórnia nie boi się skandalu? Skurwysyny liczą na skandal. Ja najchętniej stanąłbym z tymi ludźmi, ale co zrobić? Taka praca. To gdzie mam iść? Prosto tą uliczką aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. A kupcy ziemi spowiedzili się ogromem jej przepychu. Obrażacie Boga! Okej. Kurczę, taki Hollywood tu mają zrobiony. Ale szczególnie nie chcę tego zwiedzać, więc... To ty podpieprzyłaś... Inaczej sobie wyobrażałam zaklinaczkę morderców. Wszystko jest na swoim miejscu. Wchodź. Wiem też, co nagrywa. Olga, naprawimy go. O nic się nie martw. Zdążymy na czas pomóc w drodze. Co tu się wydarzyło? Wreszcie. Jesteśmy spóźnieni. Stevenson co chwila pyta o ciebie. Porozmawiaj z nim, jest w garderobie. No to co? Pogadamy z nim. Nie cieszę się na mój widok? Jakieś tam rzeczy pozbierajmy na początek. Chciałeś się ze mną widzieć. Chcę, żebyś była przy mnie, gdy będę umierał. Otaczają mnie obcy ludzie. Nie mam przyjaciół ani rodziny. Nadal jesteś zdecydowany nagrać ten braindance? Bardziej niż kiedykolwiek. Ale... Dasz sobie radę. Już doszedłeś bardzo daleko. Musisz jedynie pokonać strach. Spróbuję. Bardzo się boję. Czy pomodlisz się razem ze mną? No dobra. Tak. Ojcze nasz, który się jest w niebie. Ojcze nasz, który się jest w niebie. Święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw, ale nas zbaw ode złego. Amen. Amen. Joshua. Na mnie już czas. Chciałbym, żebyś poszła razem ze mną. Chcę, żebyś to ty przybiła mnie do krzyża. Proszę. Tak. Zrobię to. Dziękuję. Chodźmy. Ale porównanie. Masz tylko kilka kwestii do odegrania. Wyświetlimy ci je w trakcie. Chora akcja z tym gościem. Co tu tak ciemno?
Ja tu nic prawie nie widzę. Jest im łoteczek, są ich gwoździe. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Grubo. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Mamy podnieść krzyż. A on elektrycznie jest przyłączony. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. A więc tak się kręci Ojcze, w ręce. W twoje ręce powierzam ducha mojego. Amen. Szybko padł. To był mój najtrudniejszy projekt. Ale dowiozłam go. Co teraz? Teraz porządnie się wyśpię. Skontaktuję się z tobą w sprawie przelewu. No to do usłyszenia. Na razie. 35. poziom. Za taką chorą akcję dostaliśmy. Ale to też może przez to, że wziąłem sobie boosta do doświadczenia. No to porobimy parę misji i zobaczymy ile. W międzyczasie dostaniemy kasiorki. Ale punkcik. Trybuty będziemy dodawać sobie na początek. Spotkajmy się wieczorem na rogu Pacific Bowland i Market Street. Dobra, w którym to jest miejscu? A, tu mamy zgłoszenie przestępstwa, to sobie na początek zrobimy, a mamy się dostać do metro Ebony.
Jestem na miejscu. Trzeba czekać. To poczekamy. Jakiś czas później przyjechał River. Cześć, Vi. Jak się trzymasz? Bywało lepiej. Wiem. Widać po mnie. Fajny wózek. Nowy? Ten sam. Nie jesteś w nastroju do pogaduszek, co? Nie bardzo. Przepraszam. To co się stało? Potrzebuję z kimś pogadać. No. Najpierw obejrzyj. Co my mamy do obejrzenia? Witam. Nazywam się Arif Iqbal, a to jest WNS News. Znowu martwi politycy? Rutynowa kontrola drogowa naprowadziła NCPD na trop niebezpiecznego porywacza i mordercy. Do incydentu doszło na skrzyżowaniu 7 i 15 alei. Przedstawiamy nagranie z policyjnych kamer. 10.38, powtarzam, 10.38. Rejestracja 2AA6244. Opuszczamy pojazd. Odbiór. Wyłaź już! Ręce do góry! Spokojnie, panie władzo. Bez nerwów. Zamknij się! O kurwa! Centrala! 10.53, 10.54. Powtarzam, 10.53, 10.54. Chłopiec z nagrania to LeVar Martinez, lat 17. Rodzice zgłosili jego zaginięcie ponad miesiąc temu. Niestety, LeVara nie można było już uratować. Jego organizm nie wytrzymał ostrego wstrząsu septycznego. Sekcja zwłok wykazała, że nastolatkowi podawano bardzo wysokie dawki hormonów, sterydów anabolicznych, a także stymulantów. W samochodzie, którego właścicielem jest Anthony Harris, znaleziono przedmioty bądź materiał genetyczny należący do 7 innych zaginionych nastolatków. Niestety, ich dalszy los pozostaje nieznany. Choć Piotruś Pan, jak ochrzciły go niektóre media, przeżył postrzał, dotychczas nie odzyskał przytomności. Jego przesłuchanie jest więc niemożliwe. Ten Piotruś Pan to jakieś twoje stare śledztwo. Wypadków, a teraz znałeś przerwa go? Na reklamy. Nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzeniec, Randy, zaginął jakiś czas temu. A ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. O kurwa. Powiesz coś więcej o tym zaginięciu? Ja i siostra nie za bardzo się dogadujemy. Nawet nie znam szczegółów. Żałuję, że nie było mnie przy niej, kiedy tego najbardziej potrzebowała. I co, pewnie bali się, że podejdziesz do sprawy zbyt emocjonalnie i odsunęli cię? Zakazano mi zbliżać się do czegokolwiek związanego ze sprawą. A śledztwo prowadzi Gonaga, dupek i leń. Jak na razie gówno zrobił. Ja bym tego nie odpuściła. Wiem. I właśnie dlatego chcę cię prosić o pomoc. To co dokładnie mamy zrobić? Przesłuchać go nie mogę, bo gość jest warzywem. Ale mogę obejrzeć jego sny. Czekaj. Sny? Jest taka metoda. Chodź, powiem ci po drodze. To eksperymentalna metoda, ale już przyniosła pewne efekty. Zapisuje się sny tak, że można je odtworzyć jako braindance. Masz dostęp do tych snów? Jeszcze nie. Ale mają je w laboratorium, do którego idziemy. Czyli co, się pobawimy w braindance ze snów. Możesz szybciej, ty się wleczysz. To jest policyjny departament. Jesteś umówiony? Nie zupełnie. Wejdziemy tam razem, ale nie głównymi drzwiami. Sugerujesz złamanie prawa. Znajdziemy inne wejście i szybko wyjdziemy. Nigdy tu nie byłem, więc musisz mi pomóc. Znajdź wejście do laboratorium, do labów. Dobra, ja nie mam tylu punktów zdolności.
być też jakieś dodatkowe inne przejście. A tędy chyba nie wejdziemy, więc... Świetnie. To co teraz? Szukamy wejścia. Mają tu dzisiaj audyt, więc w razie czego nie musimy być cicho. Skąd wiesz o audycie? Przygotowałem się. Okej. Bramy nie otworzymy, ale jest drabina. Więc skoczymy sobie drabinką. Jeszcze jest piętro wyżej, ale jest totalna ciemnica. Wiesz, gdzie trzymają ten braindance? Ponoć w pokoju, w którym medytują sny dzieciaków dotkniętych autyzmem. Będzie opisany nazwiskiem Anthony Harris. No, a to jednak tutaj jest. O, co my tu mamy za zabawkę? Niektóre z tych pokojów chyba możemy sobie odpuścić. Użyjmy. Co my tu mamy? Bezpieczeństwo, audyt, okej, to o tym namówili. Co my tutaj jeszcze mamy? Dalsze eksperymenty. Zamknięte. Nie wejdę. Audyt, okej, pliki. Obyt, aha, raport dla NCPD. Policjant został przewieziony do szpitala w 18 minut po strzale. Nowa fobia, lęk przed liczbą 91. Dobra, czyli nic tu jeszcze nie mamy. Tutaj pusto. Nie widzę żadnych braindance'ów. Tu byłeś, tak? Dobra. A, to są te dźwięki, które widziałem. Włączmy laptopa i zobaczmy, co my tutaj mamy. Wiadomości nie i nie i nie. W tym pomieszczeniu na pewno nie trzymają braindance'ów. Bezpieczeństwo i to jest wszystko, co było w tamtym laptopie, więc ja to sobie odpuszczam. Wiecie, jak są jakieś takie mało ważne rzeczy, to ja sobie zazwyczaj odpuszczam ich czytanie, bo tego jest naprawdę sporo. A łazienki sobie też możemy odpuścić. Jest i laptop. Użyjmy. Co my tutaj mamy? Mamy drzazgę, ale nie zapisano. Szukamy dalej. To są dalej te same rzeczy. Pliki. To tak jakby kopia tego samego laptopa, który był wcześniej. Więc ja już nawet ich nie zamierzam sprawdzać za bardzo. Sprawdza te małe pomieszczenia. A, tu są jeszcze szafki. Tylko puste opakowanie po braindance'ie. Ale tu już nie było szafki, okej. No to przeszperajmy te... Stacja do edycji braindance'u. Znasz się na tym? Trochę. I szukamy dalej. Czy my coś tu znajdziemy? Zobaczmy laptopa. I co my tu mamy? Bezpieczeństwo, mały krok, Melissa Rohr, ostatnie badania. Nawroty zachowań antyspołecznych. Okej. Okay.
O, jest coś. Tylko z której to strony do wzięcia będzie? Albo może to nie jest to, co myślałem. No to mamy pokoik. Hej, River! To chyba tutaj! Masz coś? Jeszcze nie. Anthony Harris. Spróbujmy w tych szufladach. Kurczę, przed chwilą było. Ktoś tu chce zostać gliną, gdy dorośnie. Mają dobry sprzęt. Bo mają zaradne kierownictwo. Oto dobry Densa. Bill Graham? Nie, Anthony Harris. Anthony Harris. Ja mam to nacisnąć. River? A jakiś cieć nie mógł cię tu po prostu wpuścić? Nie mogę ryzykować donosu, że niucham w nie swojej sprawie. Ja Ven. Co ty tu robisz? Przecież wylali cię z policji. Jedynie zawiesili. O czym ona mówi? Nie powiedział ci, co? Wysłuchaj mnie, ja Ven. Nie dość ci kłopotów. Piotruś, pan porwał mojego siostrzeńca. Przykro mi, naprawdę. Ale trzymamy tu materiał dowodowy i mamy ścisłe przepisy. Jakie przepisy? Tu chodzi o życie jego siostrzeńca. Życie dziecka. Policja już zajmuje się tą sprawą. Idźcie. Wynoście się, musimy no już. Musimy dostać nagrania braindance'ów Piotrusia pana. Mówię ostatni raz. Wyjdźcie. Ja Ven, do cholery! Za kogo ty się masz? Pamiętasz swój pierwszy egzamin na studiach medycznych? Wiesz, ten, w którym tak świetnie ci poszło. Na pewno pamiętasz. W toalecie wybuchł pożar i wszystkich ewakuowali. Na 2 godziny. Nie wierzę, że rzuciłeś mi to w twarz. Nie chcę was tu nigdy widzieć. Szczególnie ciebie. Ten facet zawsze będzie tylko brał. Nigdy nic ci nie da. Przyjaźnimy się z Riverem. Nigdy dotąd mnie nie zawiódł. Ja też myślałam, że się przyjaźnimy. I dlatego odmówiłaś mu pomocy? Gdzie jest Braindance Harrisa? On nie śni. Czekaj. Jak to? Pocisk uszkodził korę mózgową. Jedyne co mamy to kakofonia wrażeń. Chcę... Spróbuj stymulacji audiowizualnej. On nie jest w spektrum. Ulubiony film albo piosenka pozwalają dotrzeć do autystycznych dzieci. Może warto spróbować. Wiem, że tu też chodzi o pobudzenie podwzgórza i wyprodukowanie hormonu. Ale Harris nie jest dzieckiem. Nigdy nie stosowałam tej metody na dorosłej osobie. Dlaczego nie spróbowałaś tego wcześniej? Bo w przeciwieństwie do Rivera znam działanie mózgu ze studiów medycznych. A nie z książek czytanych komuś przez ramię. Spróbujmy tej metody. Nawet nie znam jego preferencji. Znajdę coś. Czy wtedy zgodzisz się spróbować? Idźcie już. Otworzę wam frontowe drzwi. Chodźmy, Vi. Wiem, od czego zaczniemy. Dobra, to widzę, że mamy dłuższego questa, więc... Spróbujemy go dociągnąć też w jednym odcinku. Masz powodzenie u glin. Chyba koleś liczy na coś więcej, co? Ej, River jest w porządku. Jasne. Widzę, że bardzo chcesz coś powiedzieć. Ja nie, coś ty. Może tylko tyle, że gość na ciebie leci. Głęboka obserwacja, jak na kogoś, kto istnieje tylko w mojej głowie.
te kturki się nie doczytują? Czy o co chodzi? Dobra, wsiadamy do auta. Dawaj, River, dawaj. Co cię gryzie? Wylali cię z policji. Zawiesili mnie. Za głośno protestowałem przeciw tłumieniu smrodu wokół śmierci burmistrza. Nawet nie pytam, jak się z tym czujesz. Słusznie. Trudno przychodzi mi mówienie o tym, co mnie gryzie. W porządku. Powiedz mi lepiej, gdzie teraz jedziemy. Do Joss. Do matki Randy'ego. Joss myśli, że Randy po prostu zwiał z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu. A dlaczego nie próbujemy znaleźć mieszkania Harrisa? Domu. Wątpię, żeby trzymał porwanych w mieszkaniu. I próbujemy. Chcę znaleźć u Randy'ego jakieś połączenie z Harrisem. Słaby trop. Najlepszy, jaki mamy. Nie boisz się, że Javen doniesie na ciebie do przełożonych? Przyjaźniliśmy się kiedyś. Nie sądzę, żeby to zrobiła. No, nie mówiąc o tym, że też mam na nią haka. Nawet jeśli nie zamierzam go użyć. Gdy przyjdzie co do czego, Javen zgodzi się nam pomóc? Tak. Wszystkie nasze sprzeczki kończą się tak samo. Kiedyś przy piwie wszystko ci opowiem. No to jak znajdziemy Randy'ego, jesteśmy umówieni na piwo. Chętnie. Czyli co, ja sobie chyba pominę ten przejazd. Dobra, jesteśmy na miejscu. Trochę mnie tu nie było. Kiedyś przyjeżdżałem cały weekend. Dawne dzieje. Zmieniło się coś od ostatniego razu? Takie miejsca się nie zmieniają. No, prowadź, prowadź. Z kim my tu mamy pogadać? Bardziej w którym miejscu? No, Johnny. Zajebista okolica. Tylko tyle? Bo mi ta się okolica podoba. Ziemneczka. River. Albo masz do mnie jakiś interes, albo wieści o Randy'im, bo inaczej byś się tu osobiście nie fatygował. Joss, poznaj V. No więc V, chodzi o Randy'ego? Nie, nie wspominać to nie wspominam. Joss, nie wiem jak mam to powiedzieć. Randy został porwany. Porwany? Ale żyje, tak? River, mów do mnie! Szukamy go, Joss. Tutaj. Kłótnia w niczym nam nie pomoże. To moje dziecko. Nie mów mi, jak mam się zachowywać. Joss. Musimy przejrzeć rzeczy Randy'ego. Po co? Żeby znaleźć jakiś ślad. Zaufaj mi, Joss. Tylko niczego nie zniszczcie. Randy nie lubi, kiedy się grzebie w jego rzeczach. Chodź, V. Dzieci bawią się przy przyczepie. Powiedz, żeby przyszły na kolację. Dobra, to idziemy za Riverem. Co ty myślisz? Myślę, że wszystkie kobiety w twoim życiu mają charakterek. Tam jest przyczepa. Miej oko na każdy detal. Wujek River! Cześć, Monique. Cześć, Dorian. To twoja dziewczyna? Przyjaciółka.
Zostaniesz do jutra? Zobaczymy. Mama czeka na was z kolacją. To trochę nie wygląda na przyczepę. Staromodny klucz Randiego. Czemu ja go nie mogę podnieść? To stara przyczepa Joss. Randy ją zajął, jak kupiłem im nową. Burdel jak u mnie za starych czasów. Przejrzyj śmieci, a ty się porozglądaj. Poszukajmy wskazówek. No nie w taki sposób najlepiej. Tempest Overlord. Jego ulubiona kapela. Dobrze go znasz. Zamknięte. Na każde urodziny wysyłam. Wiesz, gdzie jest klucz? Albo... Nie. Wygląda na drogi sprzęt. Randy miał pieniądze? Chyba żartujesz. Kurde, okradamy tego na skasy. Mam tu jakiś oldschoolowy kluczyk. Raczej nie tego. Randy nie mógłby sobie pozwolić na taki sprzęt. To drogi komputer. Jakaś gra. Co w środku, ale nie znam hasła. Kot na danie. Dasz radę je jakoś złamać? Znajdź hasło do komputera. No dalej. Wi. Nie znam się na tym, River. Cholera. Trzeba będzie odgadnąć hasło. Co mógł tutaj wpisać? Znajdź hasło do komputera. Co to za dziewczyna? Jego była. Natali. I jak miała na imię ta jego dziewczyna ze zdjęcia? Natali? Musimy kombinować dalej. Jakiś mrok. Liberum arbitrium. Popracowałbym nad brzmieniem, ale słychać, że chłopaki wkładają w to serce. Brandy. To chyba jego tak. Mhm. Dobra, gdzie te hasło jeszcze możemy znaleźć? W kurtce? Jupa Aldecaldos? Pamiątka po ojcu. W łazience coś jeszcze nam pokazuje? Dragi? Szkoda gadać. To wina społeczeństwa. O, gitarka jeszcze jest. Czemu mi się ten ciągle klucz pokazuje? Może spróbuj wpisać jego taga. Brandy. To nie to. Wpisz tytuł tego kawałka. Liberum arbitrium. Mamy to. Pomóż mi to przejrzeć, co? No to przeglądamy. Co my tu mamy? Trzy pliki. Coś jest niepokojącego w tej kreskówce. Aż mam gęsią skórkę. Tom pierwszy trylogii Mieczy Zagłady, rozdział pierwszy. Dobra, tego tu nie będziemy czytali. Black Metal wgrała wiele wyrazistych postaci. Jednakże Aidena Barrowsa, znanego pod pseudonimem Namach. Czyli to nic też istotnego.
Hej, nie odbierasz połączeń, nie odpisujesz. Żyjesz jeszcze? Mam dla ciebie świetny towar od kumpla z Valentinos. Banita zryta. Natalie musiała być jedyną osobą, której Randy ufał. Możemy zobaczyć tę stronę z linku? Którego linku? Gdzie masz ten link? Tu coś o rodzinie. Oliver, czy ty kurwa widzisz to, co ja? Nie, nie wierzę. Dlaczego Randy miałby to zrobić? Oni się nie tylko umówili, ale wygląda na to, że Randy cieszył się na spotkanie jak na wycieczkę do Luna Parku. Ja pierdolę. Ten skurwiel namieszał mu w głowie. Okej, Natalie, Brandy. Koleś podszedł Randy'ego jak zawodowiec. Ustalił tożsamość Randy'ego i wysłał mu grę w prezencie. To ta sama, którą znalazłeś w szufladzie? Z kodu nadania wynika, że Kutas wysłał ją na Badlandach. No fajnie, że podsumował. Strasznie empatyczny człowiek z tego Antoniego, co nie? Miałem się odezwać, przepraszam. W takim wozie złapali Harrisa. Blokada ulic? Kurczę, ja pamiętam ten dzień, River. Mieszka niedaleko starej szkoły. Zanotuj to. Link. Jest jakiś link. To chyba ten, o którym pisał Randy. Zobaczymy. Nigdy nie jest za późno na zmianę. A, to jest chyba grupa AA. Ukryta strona Antonego Harrisa. Kurwa, aż ciarki przechodzą. To jest ukryta strona, o kurde. To ładne dane. To jest popieprzony River. Koleś żerował na dzieciakach z problemami. Polował na takich jak Randy. To przeze mnie. Gdybym zwrócił uwagę na to, co się dzieje. Pogadał z Randym. Daj spokój, to nie twoja wina. Sekretna kuracja. Wszystko jasne. To był jakiś plik. Niestety usunięty, ale została nazwa. Ta nazwa. Czy ten filmik w folderze Randy'ego nie nazywał się jakoś podobnie? Dokładnie tak. Hej, patrz. Nazwa tej kreskówki zgadza się z brakującym plikiem ze strony Harrisa. To jest to, czego szukaliśmy dla Javen V. Mamy to. Randy musiał go ściągnąć ze strony. Ale rozumiesz, co to znaczy? To może być klucz do umysłu Harrisa. Oby. Hej, może jak użyjesz jakiejś netrunnerskiej magii, to coś jeszcze wyjdzie. Zdobądź IP Harrisa. Ale jak? Hakerem nie jestem, więc... Jakiej magii? Trudno. Poradzimy sobie bez tego. Kreskówka River. To może być to, czego szukaliśmy. Wyślij ją do Javen. Pamiętasz, co mówiłeś? Może skłoni Harrisa do śnienia. Wysyłam od razu. Okej, okay, napisała, że odezwie się rano. I że jestem draniem. I... chodźmy coś zjeść. No dobra. Słuchaj. Nie straszmy za bardzo, Joss. Jesteśmy na tropie i jutro będziemy wiedzieć więcej. Tyle wystarczy. No
to tutaj idziemy sobie zjeść. Dorian, proszę. Ale to naprawdę smakuje jak smarki. Skończyliśmy, Joss. Zjadłyście? To do łóżek, spać. Wujek, zostało dla ciebie. Dzięki, Monik. Powiedzcie, że coś macie. Jutro dowiemy się więcej. Przesłałem materiał do laboratorium. Jest duża szansa, że rano się dowiemy, gdzie jest Randy. Kiedy ostatnio coś jadłeś? Wczoraj. To jedz. Ja nie jestem głodna. Dzięki, może później. River, powiedz mi, ale tak szczerze, znajdziesz go? River to świetny śledczy. Na pewno go znajdzie. Nie poddam się, Joss. Joss, czy Vi może się przespać do jutra w przyczepie Randy'ego? Tak, tak. Zostaniesz, prawda? Musisz mi pomóc doprowadzić tę sprawę do końca. Zostanę. Dasz sobie tam radę? Jasne. Za chwilę pójdę się położyć. Musi być ciężko samej z trójką dzieci. Z mężem wcale nie miałam lżej. W najlepszym wypadku po prostu nie było go w domu. Czasem wolałam, żeby zniknął gdzieś na miesiąc, nie dając znaku życia, niż kręcił się w pobliżu. Aż tak źle z nim było? Motocykl i autostrada. To był jego świat. Za to w domu... coś ci opowiem. Raz wziął ze sobą Doriana do miasta coś załatwić. Wiesz, jak ojciec i syn. Wrócił wieczorem, pijany, awanturując się, że nasłałam na niego gliny. A nasłałaś? River go znalazł w jakiejś knajpie i zabrał Doriana do domu. Szkoda słów. Ulżyło ci, kiedy go zabrakło? Płakałam każdej nocy przez kilka tygodni. Zabito mi męża Vi, ojca moich dzieci. Przepraszam. Randy zamknął się w sobie, a miałam na głowie jeszcze dwójkę maluchów. Było mi źle z nim i bez niego. Pewne sprawy nie mają dobrych rozwiązań. Jak zginął? Haldekaldos powiedzieli mi tylko, że honorową śmiercią. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Identyfikowałam jego ciało. Miał dziurę zamiast twarzy. Nie wiem, gdzie w tym honor. Zostawmy ten temat. Trzymaj się, Joss. No to pójdziemy spać. Vi, obudź się. Przecież nie śpię. Dzwoniła Yauen. Mamy to. Kreskówka zadziałała i zaczął śnić. Masz braindance? Tutaj. Wepnij to i połącz się z komputerem. Chcę mieć podgląd na monitorze. Ale tą drugą część zadania to już ruszymy w kolejnym odcinku. Jeszcze tego samego dnia, więc grałem z wami Deku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku na kolejnych przygodach w poszukiwaniu Randy'ego w Night City. Hej, hej!